Skończyły się już wakacje. Trzeba wstać rano, trzeba przyjść, aby zdobyć pewną wiedzę. Bo tak jak było dzisiaj w Ewangelii, przyszedł Pan, wybrał kilka osób i dał mu talenty. Te talenty były pieniądze. Jednemu dał 5, drugiemu 2. Trzeciemu dał 1. I każdy z nas może nie te pieniądze, ale talenty od Boga posiada. Jeden ma ich więcej, drugi ma mniej. Ale najważniejsze jest to, aby te talenty w naszym życiu rozwijać. I dzisiaj każdy z nas, od najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej do tych najstarszych z liceum, ale również rodziców, nauczycieli, dyrekcje. Każdy jest powołany po to, aby swoje talenty rozwijać. Słuchajcie, człowiek to dusza i ciało. Czyli każdy człowiek ma wnętrze. I te talenty, to nasze wewnętrzne życie musimy rozwijać. Chciałbym Wam dzisiaj w czasie tego krótkiego kazania, długo nie będę chciał mówić, pokazać Wam, w jaki sposób my nieraz układamy nasze myślenie, także zatrzymujemy się i po prostu naszych talentów nie rozwijamy. W jaki sposób? Zaraz zobaczycie. Potrzebuję tylko jednego ochotnika. Będzie ktoś odważny. Julka, byłaś pierwsza. Chodź tutaj na środek. Patrzcie. Julka, otwórzcie do wszystkich. Powiedzieliśmy, że człowiek to wnętrze, nie? I to, co na zewnątrz. Ciężko byłoby mi tutaj stanąć przed Wami i powiedzieć, jakby ktoś podszedł i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz powie w końcu, jak to wnętrze wygląda. Może nie będziemy aż tak szczegółowo tego omawiać, nie? Ale gdybyśmy chcieli popatrzeć na tę duchową część, no to nie jestem tam w stanie tutaj tego ani narysować, ani pokazać. No ale nasze myślenie, takie zwykłe ludzkie, polega na tym, że to wnętrze musi być jakieś opakowanie. Więc Julka mi pomoże tutaj. Za chwilę będziemy wybierać. To wnętrze dajmy na to, że to będzie taki przeźroczysty waz. Będziemy widzieć dokładnie, co tam w środku będzie. I popatrzcie. Człowiek, który się rodzi, to tak naprawdę zaczyna się rozwijać. I do tego wnętrza zawsze coś daje. Wielu rodziców przyzna, że dziecko, które ma te kilka lat, ono uczy się najszybciej i najwięcej. Najwięcej zapamiętuje, uczy się języka, zaczyna mówić, gaworzyć, raczkować, chodzić, nie? Zaczyna gaworzyć i mówić, może tak. Raczkować, chodzić, nie? I w końcu idzie do szkoły, do klasy pierwszej, tak jak niektóre dzieci tutaj obecne, ale gdzie również i starsze. Więc ten taki pierwszy, początkowy moment nauki człowieka to takie największe rzeczy, które wkłada tutaj. Zapraszam do Państwa. Potrzymaj mikrofon. Największe rzeczy, które wkłada do Państwa. Włożyliśmy te największe rzeczy. Julka, czy ten słoik już jest pełny? Nie. No właśnie, nie jest. I to jest, dajmy na to, ten moment, kiedy dziecko staje przed tym momentem, kiedy musi iść do szkoły. Są tutaj takie dzieci obecne, ręka do góry, jeśli są.
Kto idzie pierwszy raz do szkoły, do pierwszej klasy, to idzie, o, są, jest pięknie. Są osoby, które idą po raz pierwszy do szkoły i one będą teraz zdobywać tę wiedzę, czyli ten drugi element jeszcze. Julka, proszę na mikrofon. Dużo. Czy ten wazon Julka już jest pełny? Tak. Popatrzcie. I to jest właśnie nasze patrzenie. Tutaj szczególne słowa, te słowa powinny dotknąć uczniów z klas licealnych, nie? Bo może sobie wyobrazić taki uczeń, który już zdobył pewną wiedzę i mówi tak, moje wnętrze już jest pełne, ja już znam wszystkie wzory z matematyki. Już znam wszystkie regułki o Panu Bogu. Znam już wszystkie regułki z biologii. Już wiem z języka polskiego, co to są te rzeczowniki, czasowniki i te inne rzeczy jeszcze. Już, ja już wszystko umiem. Ja już się nie muszę uczyć, bo ja już wszystko wiem. Ja już mogę zacząć dorosłe życie. I tutaj, w tych momentach, bardzo jesteśmy błędni. Bo my tak zewnętrznie patrzymy na to, czy to już jest wszystko. Czy Pan Bóg dał nam te talenty i mówi, rozwijaj je. I na każdym etapie szkoły, na każdym etapie naszego życia, bo to nie tylko w liceum, nie tylko w technikum, nie tylko w szkole zawodowej, nie tylko kiedy uczę się, ale również wtedy, kiedy kończę swoją naukę, jest ten moment w moim życiu, że do tego mojego wnętrza coś naprawdę się zmieści. Wierzę. Więc spróbujemy. Patrzcie, wydawało się, że to już jest pełne, że to już jest wszystko, ale teraz już jest pełne, nie? No właśnie, teraz już jest pełne, a właśnie, że nie. Jeszcze w naszym życiu możemy coś dać, choć już wydaje się, że tutaj nie zmieści się już nic, że tak naprawdę ja już umiem wszystko, że jestem przygotowany do każdej decyzji. Rodzice wiedzą tutaj najlepiej, że nawet oni potrafią w swoim życiu popełnić. Patrzcie dalej. I to dalej może chorować, dalej będzie przyjmował tę swoją ciecz czy substancję jakąś jeszcze inną, cokolwiek innego. I tak samo jest w naszym życiu. Możemy mieć mniej lat, więcej lat i ciągle musimy zdobywać wiedzę. Księdziulka, bardzo Ci dziękuję. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny, w którym z nowym entuzjazmem każdy z Was powinien wejść, aby tę wiedzę zdobywać. I zapraszamy Was do tego dzisiaj jako nauczyciele, aby tę wiedzę każdego dnia, może nieraz jest ciężko, ale zdobywać. Ale kochani, dzisiaj rozpoczynamy również te
ten nowy rok katechetyczny. My jako duszpasterze w sposób szczególny zapraszamy Was do tego, aby te relacje z Panem Bogiem w naszym życiu rozwijać. Nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy z Was wiedzą, a teraz myślę, że dowiedzą się również wszyscy, że w naszej parafii o godzinie 11:30 odprawiana jest Eucharystia z udziałem dzieci. Eucharystia szkolna. I można by sobie powiedzieć, ci, którzy są starsi, że przecież to jest dla dzieci, bo na przykład w czasie tej mszy świętej obecna jest taka postać, w której będziemy omawiać pewną sprawę. Zapraszam do postać Poe. Ktoś powie, to dla dzieci, nie? Bo obecna jest na przykład owieczka, którą dzieci rozumią, aby być dobrym pasterzem. I co będzie się działo z tą owieczką i jakie ona przesłania będzie do nas miała, dowiemy się każdej niedzieli, bo w tym roku ta owieczka te przesłania do nas będzie mówić. Każdej niedzieli dostaniecie te osoby, które tutaj przyjdą, obrazek do Ewangelii. Na tym obrazku jest również pytanie. I te pytania będziemy zbierać, będzie można otrzymać nagrody. Są to pytania dotyczące Ewangelii. Nie zawsze łatwe. Na początku łatwiejsze, ale później takie, które wymagają myślenia, bo każdy z nas musi się rozwijać. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, aby z tej Eucharystii korzystać. Również na katechezie będziemy korzystali z tych materiałów, które są dla nas przygotowane, po to, aby tę wiedzę również o Panu Bogu zdobywać. Aby nie było takiej sytuacji, że teraz podszedłbym do kogoś i zapytał się, kim jest dla Ciebie Pan Jezus? A ktoś by się stosowo powiedział, ja się wstydzę, a tak naprawdę to nie wstydzi się, tylko nie wiedziałby, co powiedzieć. Dlatego z tym nowym entuzjazmem, z nowym zapałem wypełniajcie swoje wnętrze wiedzą, ale również duchem, bo człowiek to dusza i ciało. I do tej relacji z Panem Bogiem zapraszamy Was my, a dyrekcja w sposób szczególny do tego, aby rozwijać swój umysł, aby się uczyć. Dlatego z tym zapałem powstańmy i uczestniczmy w modlitwie, którą będę kontynuował.